Sì, che linda famolta. Ja na tym śniegu jak sobie włączyłem, próbowałem tło krążania, to mi zajęło dużo hamulce doprowadzić do tego stanu. Oj. Kurwa, pierwszego dnia taka wiadomość. Oczywiście. Że nie będzie przekazania w listopadzie na własność, tylko dopiero 14 lat. A ty kupiłeś jakieś mieszkanie do remontu, czy co? Nie, kupiłem nowe. A nowe. Nowy segment. Pod Krakowem. No i spokój, za 45-metrowe mieszkanie 40 zł, jak teraz mieszkamy, wynajmujemy, trzeba zapłacić prawie 500 tysięcy, oczywiście do wykończenia. A my kupiliśmy za 430 tysięcy, kupiliśmy 100-metrowy tydzień. No jak ja postawiłem dom, kupiłem działkę, na 200 metrów do domu, to w tej chwili warta jest 700 tysięcy. To jest po prostu... Nie wiadomo skąd to wziąć, masakrycznie. No ale gdzie to jest, skąd to jest? Pod Warszawą, tak? No Siedlec, nie? Pan Warszawa. A Siedlec? A pan ten jeszcze tańszy dał. A to ja kupiłem to dawno tam. To z tymi wątpią to będą. Oj. I po przejeździe. Zostało 5 minut, to jeszcze może zdążę. Najtańszą działkę pod Krakowem, żeby kupić za AR, muszę zapłacić 20 tysięcy. I to naprawdę daleko od Krakowa. To co się porobiło teraz z cenami nieruchomości w Polsce, to jest na pewno tak. Ja zapłaciłem grosze, to sobie dom za grosze. A teraz to jest po prostu... Dwukrotnie wartość wzrosła. Gdzie? Trzykrotnie nawet. Moje mieszkanie już zarobiło przez 7 miesięcy. Podrażało o 80 tysięcy. O oh, wow! Nie w ogóle, nic nie zarobiłem. Już jakbym mógł teraz sprzedawać, gdybym chciał sprzedawać, to bym udział 80 tysięcy. To ładnie. To powiem ci, że rozdasz. Nie mogę, bo kredyt nie znak. A, no tak, widzisz, że to związane nie można zrobić z tą inwestycją. A poza tym mi się to nie opłaca. Ewaluacja kredytowa. A poza tym mi się to nie opłaca, bo za tą cenę nic nie kupię. Fajnie by było sprawdzić z ewaluacji kredytowej. Już do takiej patologii doszło, że na Ruszaju w Krakowie deweloper, który poprzyjmował 2 lata temu zamówienia na budowę, ile zaliczki po 50 tysięcy złotych, oddaje zaliczki, płaci karę i sprzedaje je po nowym. A, tak, to dobrze. To jest taka patologia. Ale ja mam robotę, na przykład, którą miałem 3 miesiące robotę na całe lato. Wstąpił dla gości w sumie, żeby na pewno nie wiem, jakby się nie zrobiła, to robi to Dziękuję.
Mi bardzo słabo cię słychać. Halo? Znaczy 5 miesięcy, dokładnie 3,5 tygodnia. Nie, idę do... Mało tego jutro tam jedno. Może ktoś dać mi zapę? Czy ja nie mogę dołączyć już? Chyba z innym wydarzeniem sesji nie. Będziesz... Aha, teraz już się nie da, no. Aha, dobra. Bo jest już mniej niż 5 minut. Przed wyścigiem chyba jeszcze się dołączysz. Jeszcze się będziesz mógł dołączyć przed wyścigiem, no. Jezu, ja nie mogę przejść okrążenia bez błędu. Ja i tak mam 3 miejsca startowe do tyłu, to bez sensu. O! Ja bym się dało dojść. No, generalnie źle się dzieje. Krok jak proszę w trasie. Jeszcze nie ma kwestii, jakie mieli taryfę 15. Ale ja dokładnie pamiętam, jak to nie wiem, tak. Kurde, miałem czas 5 sekund do przodu i na pewno to się zrobiło. Dobra, ja startuję z końca, bo jestem idiotą dzisiaj. No nie, bo ja mam jedną pozycję do tyłu, także wiesz. Ty tak będę startował drugi. Spoko, jak, jakbyś chciał, czy nie chciał, i tak będziesz i tak. Aha, muszę sobie opony zmienić na... Ty, ale w ogóle nie mogę dogrzać opon, 30 stopni, 40 stopni, jakiś bezsens. Jest totalne. Zimno, no. No 7 stopni track, 8 stopni temperatura powietrza. Deszczowe, uliczne, wieloterenowe. Kurde, czym się różnią uliczne od wieloterenowych? Uliczne są... Są takie na drogie zwykłe, nie? Taki głęboki bieżnik. Nie, to są wieloterenowe. Aha, a to uliczne są jakie? No takie... No właśnie, nie ma napisane. Aha, okay. Uliczne to są zwykłe te, zwykłe... Drogówki. Szosówki, a wieloterenowe to są pewnie z głębszym bieżnikiem. No to my jeździmy na shooter tak naprawdę wieloterenowe te są. Chciałem wam powiedzieć. Okej. Okay. Także może uliczne. Dobra, może lepsze. Nie wygasło. Ja biorę uliczne, nie? Tylko kontynuuj. 2 minuty. Dobra, trzeba ustawić jakiś setup. Ja robię sobie Liwar, ty się nie dołączyłeś? Nie, bo chyba się zwiesiła, ale jeszcze podejrzewam, że nie wygasło zaproszenie. Teraz możesz wejść, teraz możesz wejść. To szybciutko, bo masz 2 minuty. Nie, właśnie wiem, tak jak usłyszałem, zacząłem działać. Słyszę w menu, jak deszcz pada. No, pada. Ale świetnie. Tylko chwilę, bo mam paliwa na... Jedziemy pół godziny? Tak. A mam paliwa na półtorej, to trochę za dużo. Szczerze, to tam miało, no. Ile będzie okrążeń? Myślę, że około 10, tak wczoraj, na pół godziny. Aha, jak SSD. Okay. Jedziesz, kurwa. Już prawie, patrz. Jesteśmy prawie na torze. No i pięknie. Nas nie dogonią. Tak. Jeszcze śnieg tam nie kurwa. I co, będzie śnieg zalegał? Czy nie będzie śnieg zalegał? Nie wiem, chyba nie, bo będzie, bo jest temperatura 8 stopni, nie? A nie da się ustawić deszczu po. W ogóle patrz, kurwa, podświetlanie popielniczki. To nie będzie zalegał, będzie padał tylko. Będzie padał tylko, no. Nie mogę znaleźć, czekaj. No to ja sobie ustawiłem deszczowe opony. Wciśnijcie gotowe.
Ano faktycznie, par, zapomniałem. Okay, get ready. Let's have a nice smooth getaway. Get to the first corner first. A to come on, BMK, you can take him. Tak, Ever joined. Trabant. Ktoś miał automowy start za mną. Jedź, jedź. Ładnie wystartowałem, no nie? Wiecie co, ja wziąłem opony z Wehila. Bardzo ładnie wystartowałeś. Jakie macie opony? Deszczowe. Ja też testuję deszczowe. A, ja mam uliczne. Dupa, bo Marta ucieka. No. Marta w ogóle nie ma żadnej... Marta jest za dużo ciśnienia z niej. Chyba sobie za bardzo zmniejszył tam. To był ogromny błąd, że nie mam ja bym chciał reset. Jaki reset? Nie ma resetu. Trzeba jechać. Teraz będę sobie strategię włączyć sobie. Bezpieczną strategię, ochrony, wyliczne skutki. Czyli te wieloterenowe jednak lepiej na deszcz są niż wieliczne. Niż te drogowe? Odważny, odważny test, tak wyjść na wyścig. Ale... Zarządzaj pit stopu, dobra. To jest klimat, jak ty masz rozjebane auto. Już? Nie wiem, nie co się stało, ale nie mogę w ogóle... Nie mam... Ej, ale ty masz dobre, nie? Ale jednak te opony się nie mówią, te wielosezonowe są coraz lepsze na tym roku. Ale to jest kwestia, czy deszczowe i potem wielosezonowe, czy wielosezonowe. Się wydaje, bo jak nie będzie stojący w wodzie, to a może deszczowo na stop? Skok. Ale naprawdę to aż fajnie wygląda. O, ślimak, ślimak. Maska ci odpadła. Maska ci odpadła. Tam miałeś moc, możesz z niego skończyć. Ej, nie wiem co się dzieje, w ogóle wciskam gaz. Za małe ciśnienie sobie chyba ustawiłem. W głowie. Ale są już tak wredne kałuże, gdzie nie gdzieś uważać. A dopiero zaczęliśmy. Dobra, jest nie da, żeby do pistopu przyjdzie, nie przegapię. Naprawiam się. O oh shit, ale poślizg.
Skręcaj! No jak będziecie w takim tempie naprawiać, to skąd mi się wyścig je zajmie? Chyba zacznie padać śnieg, zapada się, żeby mógł wyjechać. Trzeba będzie odśnieżać. Jednak te wielosezonowe opony na taką drzawkę są super. Ale ja wyścigu mogę, będzie tak. Trzeba na deszczowy zaczynać chyba. No długo jeszcze. W niedzielę w połowie okrążenia jest najszybciej. Trenowali, że się rozwalę. Dobra, są 12 sekund szybszy niż byłem. Parę okrążeń. Dwa razy się dobra, raz. Fajnie, teraz jest. A nie, że jakbym chciał wyjść. Ale nie wiem, co się dzieje. Wszystkim gazy mi tu ucieka. Nie wiem, jak tak mokro. Bo masz na tej napęd. No. Co ty? Wszedł uciekł. Tu w mieście jest mokro strasznie. Strasznie mokro, to jest po przejechaniu prostej startowej i potem z tym pierwszym zakrętem w lewo. Masakra jest. A dobrze jest, bo już słońce wstaje, fajnie. Zobaczymy, jak się robi. Jak szybko się wydzierpia. Tutaj za tym pierwszym mostem się nie bardzo. Dopiero da się opalać. A mgła jest, bo jest poranek chyba. No, jest mgiełka, ale ładna. Fajnie. Ustawiłem czas na 25 i powinno być jakieś 10 godzin, więcej, 12 godzin minąć. To między 5 rano, 12 godzin, to jest 5 wieczorem, żeby się skończyć. 5.30 jakoś, tak. 8 stopni temperatura, motor, 6 stopni, 6 stopni wiatr, Jest to pewnie silny. A jest to pewnie południe. A jest to pewnie silny.
dzieje, to pójdziemy. Normalnie, to się tak. A my nie mogliśmy wejść, nie? To nie było w GTS-ie. Ale mgiełka jest fajna taka na drodze, nie? Mgiełka jest super. Na kałuży cię rzuciło. Ale jest w pizdu ciemno, tutaj nic nie widać. Właśnie, ty możesz być taki tour guide. Byłeś mówił to już przy zwiedzaniu, nie? A to ramijamy kościół z XIII wieku pod wezwaniem świętego Antoniego. Ale fajnie, że słońce wstaje teraz tutaj. Jasne, cholera. Przepiękne to jest. No, jeszcze mniej widać niż wcześniej. Jesus! To za warunki. Super, dużo mało mniej do drgnięcia, bo tak jak tą głę. To ja właśnie po który gdzieś jakiś... Ja w ogóle nie wiem, gdzie jadę, bez kitu. Zobaczycie zaraz. Nie no, widać dobrze u ciebie. Przy wjeździe, przy tym zjeździe przed miastem to nic nie widać. Tak słońce wali w oczy. A jest tak ciemno w tej drugiej części, gdzie są góry. No, a tam nic nie widać. Na prostym startowym, nie? Ja pierdolę, ale... Ani światła nie pomagają. Nie. Taki mankament tej gry chyba, że w zależności od tego, wiesz... Nie, jeżeli jest mgła, powietrza, to światła... Ciekawe, jak będzie we mgłę. Bo to dają. A przed skokiem też nie wiedzisz, gdzie się jedzie. Po prostu się jedzie na słowo honoru. Czyli jak... Jednak jak nie będzie leżał śnieg, to nie warto zostawać w grudniu. Słuchajcie, nie wiem jak Marta jedzie, ale przejeżdża po kałużach i nic nie mnie ściąga. To pani nie. Czyli ona cały czas wyzuje That's the best final check she's done today. Great stuff. O, tu ją zarzuciło, odpuściła do połowy. Do połowy tam jest delikatny. Wiem, dlaczego jest tak ciemno, wiecie? Bo w grudniu jest słońce bardzo niskie. No, to prawda. Aha, chce być grudzień, no tak. No. Ale mówię, jak śnieg nie będzie leżał, to się nie opłaca zostawić w grudniu, tak naprawdę. Bo bez różnicy jest. Zobacz, co ma na
Już? Czemu jest mgła? No bo już zostało tylko 15 minut wyścigu, nie? Czas leci. No, czas leci. Mam 2,53 obrażenia, chyba. Nie pokazuje spodziewania. 2,53! Jesus! Zapamiętał z tego, z kwalifikacji. Bo teraz zrobiłem 3,40. Okej, no teraz to już, bo już się bałem, nie? 2,53! Jesus! Mgła jest lepsza niż to słońce, że przewidziałem w ryj. A i komu zostają? No, stoją cały czas, nie wysycha. Pozdrawiasz. Pozdrawiam? Odrabiasz. Tak. Aha. Myślałem, że pozdrawiam. By kogo? Pozdrawiasz. Wydaje się, że dobra, to zrobimy tak, jest taki typowo zimowy wyścig, to trzeba zrobić też. A to mi się kojarzy zimowy wyścig Rallycross. Bo Rallycross jeszcze nie jest zimą w ogóle. Także... Godzina na torze jest powietrzymi? Ja nie wiem, nie mam takich danych. Godzina na torze? Cholera, też. To szkoda, nie wiem, czy jest 5, 6, 7. Teoretycznie powinno być. Kurde, wyszedłem. Zaczął śnieg padać. Są wyścigi też śnieżne. Są. Dzisiaj sobie jeździłem Mercedesem AMG C-klasą po torze śnieżnym Mercedesa. Bo taki achievement za to. Też są organizowane, nawet na Monzy
jest zawsze, zawsze śnieżny wyścig. Jest też nawet achievement, żeby przejechać Nordschleife w śniegu, chyba w Śnieżycy, poniżej 8 minut. Czym podróżkowce? No chyba jakimś rajdowym mi się wydaje samochodem najlepiej. No nie wiem, nie widzę tego jakoś. I co teraz, teraz ślimak nie możesz oglądać? Może wejdziesz raz. A możesz wejść tak w trakcie trwania? A możesz, jako spectator, no tak. Jest teraz ciemny. Ale to będzie i Martin. Trzeci bieg i się ślizga. Napierdziela ten śnieg. No pada, pada, pada. Pada! I słońce świeci. Ale dzisiaj już na szybie dostaje, wczoraj nie dostawało na szybie. No trochę jest ten, widać, że lepiej, lepiej. Dzisiaj jest mega śnieżyca. Ja nie wiem, co ja zrobiłem, że w ogóle mi się ten samochód nie kleił. Za dużo ciśnienia odmówiłem. A to by nie lepiej trzymał. Ja mam ciśnienie na minimum. Ja delikatnie gaz naciskało i nie obracało. To jest nie tak. Gorzej niż na śniegu. Na tym wodzie? Na wodzie no, jest gorzej niż śnieg, a miałeś nie. Te... Nie, normalnie na prostej wiesz, słucham, znaczy nie było kałuży. Wcisnąłem gaz na dwójce i nie obracało. Ale na mokrym, tak? Na mokrym. Może miałeś sliki? Nie, no deszczówka. Tylko nie obniżyłem go na maksa, obniżyłem o 300, o 3 jednostki. Właśnie to na końcu tego nie jest. Na końcu jest sama śniewica. Jest walka, jest wyprzedzenie. Zmienił się lider. Myślałem, że zataszyłem. A nie co oznacza ten trójkącik teraz przy kwarcie. Nie, to Marta. Nie, teraz. Nie, teraz. Teraz. Nie, trójkąt śmierci. Bermudzki. Chyba, że to oznacza, nie, zbliżanie się, albo że mała odległość. Albo uszkodzenia?
pojawił się, jak ty dojeżdżałeś do Marty na jakieś 2 sekundy. Okej. Okay. Teraz, jak wyprzedziłeś Martę, to ona przyjęła ten dźwięk. A, kurde, rozwaliłem samochód. Nie wiem, że zrobiłeś. Ale ślisko, ja pierdzielę. Ten trójkąt wyznacza chyba kontakt. Czas zostanie. Ale nie było kontaktu. A to może barierką. Czyli ten czas tego okrążenia jest niewidzialny. Wiecie? A tak mi się wydaje, że tak się działa. Ale wcześniej miał kwestrzec, a jak wyprzedził Martę, to Marta przejęła tym klikom. I teraz jak Marta jest dalej niż 2 sekundy, to się już tu wyginał. A się wygina. Ej, trochę ten śnieg, to znowu to do asfaltu chyba. To staje chyba, no, bo robię mega ślisko. Delikatnie jestem. Wczoraj nie było tak ślisko. Bo ja oglądam właśnie z maski teraz swoje i to asfalt taki jest bielszy. Nie masz tyle wody, jest taki slip, nie się zrobi. I na szybach chyba. Mniej wody, a więcej takiego białego śniegu. I chodniki są też. Na chodnikach jest biały. Na chodnikach jest full biały. Ale fajne. Na matce masz śnieg. Nie, fajnie, trochę przystaje do śniegu. Fajnie, taki lekki. W długim wyścigu może być go więcej. Chyba jest oblepiona. No, droga to zaczyna się lepić. A nie, dobra, fajnie. Super. I chyba troszkę słońce zaczyna zachodzić też. Tak, trójkącik oznacza bliski kontakt. W sensie, że już jest blisko przeciwnik. Aha! Oh shit, oh shit, oh shit! No Marta się zbliżyła i znowu się pojawił trójkącik. Nie wiem, fajnie wygląda, chyba w pierwszym względzie z kościółki. Czy to robi kamery? Ja w ogóle przestanę chyba jeździć. Będę oglądał sobie tylko wasze wyścigi. Fajnie to się ogląda. Mega. A więc sobie chyba rywalizuję, czy będzie to pierwszy z tym. 2 minutes to go. Jeszcze jak masz ustawiony obrót kamery pod guzikami, to możesz sobie obracać do środka, albo w matki, 360 stopni. Na numerycznej mam tak, że nie zostało. Oboje nas rzuciło. Ale nie zostaje, to jakaś nie zostaje. Większy są otwarty śnieg. No zostaje ten śnieg, na drodze. Widać, co na stadii są. Zostaje, opon. Widać, no. No, fajnie. Ale mega, kurwa. Tak jak Realu. Tak jak widać, jest skorowej. Weź sobie naprzód, na ten, na zderzak, kiedy widać najlepiej śnieg, na tyle się na drodze. Widziałem z kopii, że ślady nie zostają i widzę, że te kwarki większe lepiej. Ale chyba śnieg się skończył, nie? Szyba oblepiona jest. Ale śnieg się skończył. Chyba tak, mgła się zaczęła, mega mgła. Nie, jeszcze pada. Wtedy ujęcia. A będzie atak? Nie, no nie pada, bo ktoś ma wyłączone do... Nie, jeszcze pada. No pada u niej, bo sypie się z tego, z tych samochodów. Spod moich kół. Dokładnie tak. Ale ja jestem w Kłelsku, gdzie nie pada jeszcze. Ale przyszedł na kółkę. Nie, ja
Będzie atak, będzie atak. Nie będzie. Presja. Ty, jest tak ślisko, że no nie dało się jechać w skitu. Ale chyba nie jest tak jeszcze bardziej na te opony nordyckie, żeby założyć. Ale ten grota pośniegowe, ciekawe, czy to czujesz, to jest najgorsze pole. Śnieg leży, to jest spokojnie. To jest taki, jak robisz kulkę i komuś jedno, tylko to tak no, jest. No, boli. Tak, to jest kwestia, że to jest śnieg. Nie powinien prosić. Ale się ciemno zrobiło. Mega! Ale fajnie! Fajnie w kół. Kwersja ty na wyższowy, tak? Tak. Jeszcze? Od całego początku. A Marta na mnie czeka, czy jak? Ona może tak robić. Ona się lubi bawić. Tak nie, nie, tam poznałeś problem z panowaniem głowy. To jednak to, no, zapracowałeś. O! Dobra, a wyprowadziłeś, myślałem, że będzie zmora. Przytuliłem bandę. Nie zachowałeś, nie umiesz. Ale jest ciemno, jasna cholera. Piękne to było. O kurde. I śnieżki ty dalej. Wiem, czy to nie da zawsze topić na wodzie. Ciepło jest, bo nie da, to nie zlaka już się zaczęło. Jak to zostawić, żeby zostawał na to, że trzeba zjechać na prawo. Bo jest 5 stopni, nie ma prawa się utrzymać. Ty, Quels, czemu było napisane u siebie wielotornowe opony? Nie, ja mam na 100% na... Na powtórce, wiem, było napisane poprawnie. Bo ty miałeś wieloterenowe, a to pokazuje... Pokazuje te, które ty miałeś, tak. Moje, aha, okej. Niestety. Dobra, fajnie. Ło, ale jazda, mega. Mega, jazda mega, mega. Jeszcze... Jeszcze muszę sprawdzić tego... Fordzika, jutro. Idę na GTS-a chwilę jeszcze. 10 minut i spadam. A ja włączam jeszcze raz. Kurwa, to co jeszcze raz, wyścig? No. Jadę z tobą w takim razie. Liwar, jedziesz? Kurwa, to jadę, no. Wracam. Ale co, bierzemy deszcz czy śnieg? Ty, może być gruby śnieg, może też, a czemu nie? Może być śnieg. Dajcie śnieg w piękne słońce. Tak! Kurwa, Zorza, ale nie śnieżyce, tylko śnieg. Bez śnieżycy, tylko sam śnieg. I żeby zostało na tym. To ja też pojadę. To też może być. Ale właśnie, żeby nie mieszać może mokrych z tym, tylko taki suchy ze śniegiem. To dla treningu, nie, taki, 15 minut? Nie, bez treningu. Dawaj od razu wyścig. Miejsca. Ta, ale nie, chwila, nie od razu wyścig, bo trzeba ustawić, ale z potwierdzeniem, że można było ustawić sobie opony zimowe. No tak. Wyścig tylko to z potwierdzeniem. Też, no. Dokładnie. Ale będzie czad, biorę tą betę. To ja ma Forda teraz. Krowa będzie. Świniak będzie za ciężki. Ford może być dobry. A na to śnieg. To sama będzie auta, czy inna auta? Czyli beta będzie taka akurat. A może by ty. A weź wrzuć rajdówkę jakąś. Ale rajdówki? Nie, bo nie znamy rajdówek. Trzeba się uczyć. A te już o to znamy, nie? Dobra. Poza tym trzeba przetestować. A ustaw takie półgodzinnego coś. Widzieliście ten filmik, co dałem do GT4? Jak się na Monzie rozwalili? Nie, ja nie widziałem. Nie. Jest w filmikach tam. Zajęty w pracy cały dzień. Nie, dałem tu niedawno, jakieś
Pół godziny temu. No może wiem, trochę więcej, bo pół godziny a, dojechaliśmy to nie, wyścig. to byłem u was, a to zaraz sprawdzę. Godzinę temu może, o tak. To jest z kwietniowego wyścigu GT4 serii na Monzie. Profesjonalni kierowcy, można by powiedzieć, wyścigowi. No, w pewnym momencie profesjonalizm nie wystarcza nawet. Ile pół godziny? Wystarczy. Co by to zrobić? Kończyłem formułę Rookie UK, McLaren zostało mi... w ogóle wstąpił w szeregi takiego Paryż-Dakar, tylko że elektrycznego. Nie wiem, czy wiecie. Jest, jak ja nie robię tych elektrycznych rzeczy. Hamilton też ma swoją drużynę. A Hamilton już od dawna ma chyba, nie? No i właśnie McLaren teraz właśnie wstąpił ze swoim tym i właśnie nie wiem, czy wysłać wam, wyślę wam na grupę to zdjęcie. No wrzucę na PC2 grupę. No, na Discorda. No. Olek, który będzie McLarena zapierdalał. I tak wygląda to auto, nie? To taki Paryż-Dakar, takie coś takiego. Tylko, że te. A co jak się rozładuje podczas jazdy? Taki długi właśnie? Chyba hybryda, czy nie? No zobaczcie, to jest taki Jeep, kurde, prawie. No, takie buggy. Ja takim czymś jeździ no. Ten. Czymś jeździ ten team tego, właśnie Hamiltona. Tak, tak, tak. Ja, czy, ja, nie było trochę, ja trochę mniejszym jeździłem takim, jak byłem na fajne, fotografii. Fajnie to wygląda, powiem ci. Tylko szkoda, że elektryczne. Gdzie jeździłeś? Czym? Tak, no? Na Fuerteventurze, tylko to było troszeczkę mniejsze, ale też było coś takiego. Fajne. Jak byłem znaczy na fajne, fajnie, że jeździłeś. Dawno temu, jak się... jeszcze nie miałem dziecka. Ani problemów. No, będzie życie w rwiku, ale... Kurde, ja się wycofałem z wyścigu i mi spadł ranking. A mi wzrósł o jeden, dokładnie o jeden. Jesus. Tak to będę zbierał 100 lat. Nie udało mi się dołączyć. Ja wyjebałem w połowie FIA. A czemu ja mogę wszystkie auto wybrać? Jebać. Jebać to, bo w sumie ani nie mogłem jechać, a chciałem być... A ty, Liver, chyba do zapomniałeś do boksu jechać, co? Ja? Tak, no. Za pierwszym razem, no. Bo nie wiedziałem, że trzeba, bo zawsze były opony. Zerkłem, bo znalazłem tam potem ten. Mówię, kurwa, za co to jebana kara, która to nie? Była klasa? Kurwa. Klasyki Touring ja GTB. No, na no, samym... Dobrze. No to jest ten. A jest, no. Ja teraz biorę eskorcika. Nie, BMK na tył napęd, może fajnie chodzi. Mnie nie puściło, muszę jeszcze raz tutaj przez ten. Tylko kurwa, zmienię. Dobra, może być. Na BMK sobie stawię jakieś fajne malowanie. Takie niemieckie, kurde, czarne z takimi tymi. Niemieckie. Ja sobie wezmę tą zieloną. Nie udało się dołączyć, jest niedostępna lub nie ma w niej miejsca dla nowych graczy. No bo 2x2 ustawiłeś, Ślimak. Co? 2x2 ustawiłeś, graczy. A, no. Czekaj. No. Dwie krowy w rzeźni. Wyszedłem. Jedna zwraca się do drugiej. Jesteś tu po raz pierwszy? Nie, kurwa, drugi. Pa, pa, pam, pa, pa, pam. Sąd. Świadek. Co pan zrobił 16 marca 2016 roku? Dokładnie o godzinie 11.42. Świadek. Siedziałem w fotelu z kalendarzem i patrzyłem, kurwa, na zegarek. Kurwa, ja dokładnie tak chyba powiedział. Ja tak ze skarbówką mam. Przecież kurwa, jak oni mogą mnie zapytać 10 lat do tyłu, że ja nawet nie mogę o jakiś tam kurwa przelew. Jakim chujem ja mam sobie przypomnieć za co, do kogo i dlaczego, nie będę pamiętał, nie? Kurwa, mało tego. Paragon nawet z kasy fiskalnej, który jest światłoczuły, kurwa, po 5 latach już, kurwa, jest nie do odczytania prawdopodobnie, kurwa. Ja mam próżniowe... Marta nie jedzie? Nie wiem, zaproś ją. A, proszę, pewnie pojedzie. No. Ja to ten, ja nie pamiętam... Ja nie pamiętam, co ja będziemy wcześniej na ten, na kolację, co dopiero później co robiłem kiedyś. Co robiłem w zeszły wtorek, kurwa.
Jakiś klimat jeszcze, bo ja muszę wybrać auto. Dobra, suchar. Zapomniałem wyłączyć żelazko w domu. I co? Teraz wszystko się spali? Nie, kurwa, wszystko się wyprasuje. Tak z tą winą w bok, kurwa. No, też tu mam właśnie to. Żona mi przysłała takie. Dobra, ready, kurde. A, czekamy na Martę, no. Napiszę może na Discordzie. Marta pisała, że na Tekena idzie. Aha. A ona wstawiała jakiś film z Tekena ostatnio. Ja nawet... A to Tekken był, ja nie wiem, co za gra w ogóle była. Ty, wiecie co, odpaliłem Mafię jedynkę. Tą nową? Master, kurwa, o ja pierdzielę. Ja grałem ale jest przepiękna giera, nie? Ja nie grałem nigdy w Mafię wcześniej, także dla mnie to jest nowość. Ja grałem w tą oryginalną, ale nigdy nie skończyłem. No, to jest ta oryginalna właśnie, jedynka, tylko że remaster. No, ja grałem przed remasterem jeszcze. W 60 klatkach. Też przed remasterem właśnie. I w 4K. Pamiętam, że podłączałem kierownicę, żeby ten wyścig tam przejechać. Tam był wyścig taki. Aha, i tak. On był wtedy mega trudny w tej oryginalnej. Ja miałem 166 MX wtedy, jak to ogrywałem. Ja pierdolę. Stare dobre czasy, co? No, kurwa. Ale mafia... Słuchajcie, są nowe gry co miesiąc w plusie. I chcę zrobić odcinek i nie wiem, co w nim powiedzieć. Jedyne słowo, co mi się ciśnie, jak przyjrzałem sobie te trzy gry, nie pobierajcie, szkoda czasu. Nie, no jedna jest dobra. Ale nie, właśnie... Reckoning of Alamur chyba tam jest, nie? Ty masz przedstawić te gry jako co one są, a nie twoją opinię. Nie, bo to nie jest recenzja, to jest moje własne, własny kanał i to jest moje własne odczucie. Ale ten Reckoning, a miał być... Aha, jest sesja treningowa, tak? Nie, kwalifikacje. Kwalifikacje. Ale walimy opony? Ta jedna gra to jest taka, mówisz o tym Reckoning, to jest to co się też w takich starych czasach z biegiem biega, nie? Tak, to jest kozackie, no. Taki RPG. To znaczy ja akurat nie lubię takich gier, słaba grafika i tak dalej, ale... To jest remaster też. Ale jeszcze to jest jeszcze można w to pograć. A druga jest jakaś, nie wiem, czekaj, jak to się nazywało? Kurde. Ale za to jak ma się VR, to są fajne na VR. VR jest miałka. No ja jakoś... First Class Trouble. Nie wiem co to jest, w ogóle włączyłem to, nie wiem jak to się gra. To jest jakaś ja sieciówka. Jak symulator kozy? Jak symulator tego, kaczki widziałem. Jedyne w co sobie zagrałem z tego, to w ten Rocket Street. Gra wzbijanego piłkami. A to jest nowe dość, to dopiero co wyszło w sumie. Taka zręcznościówka, dość. Znaczy to też jest sieciówka, no nie? Tak. A taki multiplayer, nawet może być ciekawy w sumie, tak jak się zbierze ekipą i takie te. Powiem na tych nordyckich oponach, to ten śnieg w ogóle nie robi żadnego wrażenia. A jest teraz śnieg? Jedzie. Można zapierdalać jak nie wiem co. Nie, dobra zimowa, kurwa, to dobra zimowa, nie. Wow. Bez kitu. Tutaj ciśnienia trzeba odjebać. I są cieplutkie opony na FZS, to wiesz? Jaka różnica jest jak nowe kiedyś zapodałem. O Jezu. Wow, no to tam się ściekło. Kurde, zamiast światła sobie włączyłem limiter. Ale tor właśnie piękny na takie góry, nie? Ale te góry ładnie wyglądają. To jest kurwa. Ja naprawdę nadal nie jest. A w kwali nie pada? Nie ma? Nie ma, to się pali. Na łącz. Na 100%. Thank you.
Markusowi zmienili ustawienia routera, to zobaczymy, czy będzie działało mu. To nie wchodzi. Powiedział, że w piątek wpadnie na test. Ładnie wygląda ten pan, ma pan. Temperatura opon 12 stopni. Ja mam używam opon. No zielone, bo one mają inną temperaturę działania, nie? Ale 12 stopni. Limiter gaży kończy, jak się zaczyna droga, tak naprawdę. No, przy znaku tam, przy stopie. No, no tak. Tam trzeba się zatrzymać. Ale auto się dobrze trzyma, nie drogi? Trzyma się bardzo dobrze, przynajmniej Ford. Nie, BMW też. Let's take pole position with this lap. Focus on those eight seconds carrying the speed. Follow the lock up and the braking. You can do this. Bo przypominasz się człowiek, że jest czas pojechać. Ale gdzieś tam odruchowo się zerka zawsze. Ale nie, trochę jeszcze nie mogę... Nie, ja używam kłajcy z kłajcy te swoje ustawienia. To jest wsadzie pewnie. Ludzie widzą śnieg i wychodzą. Bardzo ładnie zrobiona jest ta poświata słońca. Cienie są kwadratowe. I się pojawiają dosłownie przed maskiem, ale ta poświata geometryczna jest za mną jednicą. Przez zioła na przykład. Ale Ford jednak jest słaby. Jak się jeździ? Bardzo fajnie. Pytałem się ciebie, ale ciebie nie było oczywiście, bo już... Pajeczka była. Palić, pewnie. Czemu nie pada śnieg podczas kwalifikacji? Czy będzie tylko śnieg, czy będzie to trochę słońca? To jest właściwe. Będzie trochę słońca, będzie mgła. Dlaczego nie chcę to zrobić? Ja to podniosłem. Co? Pan silnikiem. Chyba nawet
przerzucę na dwójkę sztucznego, to jest banda. A jak ci znam? W ogóle nie skrzydza. Zmienialiście coś ciśnienia? Na, do minimum. Ja nic nie zrobię. To na jeden bar. Znaczy są różne... Ja... Do 80 barów w Fordzie. Do zapierdalania bym podwiększył, żeby cięły się. Jak bym robił, ale do spadów wyjeżdżania z tego terenu bym obiewał. Nie nawet. Ej, mam problem z wyjechaniem z boksu. A jakie masz opony założone? No brzydkie. To dziwne. Nie, automatycznie. W ogóle spędzam kierownicą, on nie reaguje. Czym jedziesz? Będę. Masz nordyckie na wszystkich czterech kołach? Sprawdzałeś, czy masz symetryczne nie włączone czasem? Aha, dobra, już wiem, już wiem. A ja nie mogę gotowe wziąć. Co miałeś? Z przodu miałem deszczowe. No. A, to faktycznie. Teraz przyjdę, muszę synowi zrobić, przywoź go spać. Aha, już nie mogę sobie wejść tak to. Dobra. A to ja poprzednio też miałem tak ustawione. Na to nie mogłem jechać. O, jest. Nordyckie, nordyckie, 1,50, 1,50, 100, 1,40. No i niech będzie 100, bo niech on tutaj bardziej. Ale przód niech ci się wcina. Okej, okay, to niech będzie miał większy. To mógł zmniejszyłem na przód, to jest 62,38. Nie będę korzystał z ręcznego, więc zróbmy mu, kurwa, bardziej zbalansowany. Jest. Bliżej 50 na 50. To jest najdłuższy. Bo muszę je łapać przodem. Siła do kurde, miałem lepszy czas od Quarksa, ale mam dwa miejsca kary, kurwa. Co za gówno. Czekamy na Quarksa. Tak, czekamy, to czekamy. To nie wciskam jeszcze, bo tak to później nie da gotowego. Nie, nie, czekam na to. Dobra, to jedzie się do piwo. Nie da się zapisać kwalifikacji, tylko wyścig. Chyba nie da się.
kotełku. A to czekamy? Na ciebie. A okej, okay, no to jestem. Kurde, dwa miejsca do tyłu, nie? To Liwar, szybko, szybko Liwar. Ale czas miałeś dobry. Dobry miałem czas. No. Pewnie co, limiter? Ale co limiter? Tak, limiter, limiter, no. Liwar, jesteś? Jestem, jestem. To jedziemy. Pojedziemy, tarira. Nie zmieniam nic. A ja zmieniam, bo mam mało paliwa. Pół godziny wyścig. Tak. Tego nie zrobiłem, kurwa. A gdzie to? A też mam pewnie mało. Skopi. No tyle wystarczy. Dlatego, że nie można zmienić ustawień bez zapisywania po prostu na ten czas tego wyścigu i one się resetują. Trzeba je zapisać, kurde, tak każdym razem. Ja mam różne, mam na race, no. Na wet, no tak, ja na wiem, qual jest, i tak dalej, nie? Jak już masz 50 ustawień, to można się popierdzielić. No i już, dobra, to ja ready. Tora minus 3. Tor minus 13. Stopnie. Na trasie będzie zimno. Minus 13 stopni. Sweterek sobie wzięliście? Ja mam rękawiczki tylko. W gaciach jestem. Bo ogrzewanie w tych autach słabe. Słabe, no. Kurwa, ja w golfie tak miałem. Wiało jeszcze zawsze gdzieś. Liwar, pamiętaj o gotowym. Kurwa. Liwar, pamiętaj o gotowym. Woda się zbierała w drzwiach, to nawiercałem otwory, nie? Chuj, wściekała. No, w sumie kurwa, przypomina mi się jazda polonezem, jak jeżdżę tym, kurde, tym pudełkiem. Teraz. A mi Wartburgiem. Ja miałem Poloneza 91 rok, Karo 1.5 GL. Grubo! Liwar, zostało 25 sekund, żeby kliknąć gotowy. Aha, kurwa, jestem. Ale fajnie, ale mam podatką dzielaną. Raz tamańską BMW-kę. Kurwa, kamerę mam. A nie, to ślimak nie, taki ja. Ale jest ślisko! Ja szukam kamery! Be lighter, boys. Potem czwarty bieg i wolne obroty. No. Redukować tylko w ekstremalnych warunkach. Bud. Ale jest bardziej ślisko niż na kwalu. Troszeczkę tylko. Tylko? Może BMW już lepiej jeździ niż na tym, niż w takim śliskim tym, nie? Aha, nie redukujcie na zakręcie, to jest prawie na mój.
To szkoda, że nie ma śladów po samochodzie, jak wsiada po śniegu, wiecie? Patrzę no, w stronę wyżej i nie widać tego wcale. No, zajebiście. Dawaj ślimak, gońmy niedziela. No to gońcie mnie, gońcie, bo ja przy kościele zrobiłem posty mały teraz. Na mszę poszedłeś? Na mszę, dać na tacę. Bardzo chciałem przy kościele tam dać i tam przyjechałem na pełnej piżdzie, nie? Nie zrzuciło na chodniku. A mnie kazali zwolnić, bo wszcząłem szykanę. O! Hello. Mały ślepy. Jedno oczka nie masz. Kurde, poskakałeś? O! Redukcja na zakręcie. Ale się rozbują. Byłem tylko na jednym karytesie zimowym. Słucham? To była fajna jazda. Na jednym karytesie zimowym byłem. Na torze Kielce. A tor Kielce chyba już nie istnieje, nie? Znaczy istnieje, tylko już nie ma homologacji wyścigowej. Rozumiem. Tylko został Poznań już tylko. Został Poznań. I Słomczyn. Ale wychyli się w tą stronę. Ja mam kierownicę zgadzoną w głowie, tylko tak. O, Jezus. Ale że nie to jest, to nie to musi ryzykować. Staj na pomocy, bo myślę, że mi odpowiedź. Poczekaj do końca, że przyjdę.
pod drzwiami. Miałeś pasa w końcu? Stoję sobie tutaj z boczku. No właśnie widzę, że czas się zmienia. A co ci się stało? No taki spinek malutki. No to poczekajcie. Jak już wy robicie piknik, to... Blokowałem drogę w ramach protestu. Przeciwko drożyźnie? Chłopy na barykady, kurwa. Piątkę włączyłem. Ja chyba nawet nie mam. Bębuję. Albo to błędy jest lepsze, aby dobrze zrobić. Nie, no kurde. Idź ty, rozjebałem auto z wyliczy. My tak razem na zmianę, raz teraz ja. Suspension damage. Tam jest suspension. Dobra, idę, fajnie. Fajnie. Na razie. Tak, sprawdzasz hamulce, czy co? Czekam na chłopaków! Mam jakiś ten, opuszczenie, niewystarczający postęp, 19. Jak się długo stoi, tak się dzieje, no. Gdzie wy jesteście? 20 sekund przed wami. Właśnie. No, mam tylko 4 biegi, nie mam 5. A czym ty jedziesz? Fordem. Na 4 biegu nie jest w stanie podjechać, na 3 też nie. A z górki? Wolny samochód. Tak było napisane? No. Dobre. Jedź, Livar, jedź. Dobra, kierunkowskazu nie ma. Ślimak tyłem jeździ. Dobra, idę, ponownie. Idziesz na GTS-a? O kurde, ode mnie nikt nie gra z ekipy w DayZ, to się stało. Ty, a co to jest beamback? To znaczy? No widziałem taki filmik, że coś tam z beambackami w DayZ. Bambik. A Bambik. Bambik to jest osoba, która się dopiero zrespiła na mapie i nie ma nic na sobie. Aha, taki slogan, Bambi, tak? Nie? Bambi, no dokładnie, jak dziecko, nie? Bambi, to się właśnie to wzięło. To nawet nie wiedziałem. No, bo DayZ to jest gra survival ogólnie. Robisz no tak, to wiem. Mapa jest ogromna, ona ma ponad 200 km2
Żeby przejść jeden koniec do drugiego, to trzeba iść chyba te 4 godziny realnie w grze. 4 godziny? No. Jesus! To mapa jest przeogromna. I wiesz, i musisz przeżyć, musisz gotować. Oczywiście na każdej mapie są inni gracze. No to jest szansa, że jak jest taka wielka mapa, że nikogo nie spotkasz. Oj, bardzo często. Jest ponad 60 graczy na jednej mapie. Ilu jest graczy? 50-60. No to na takiej wielkiej mapie tak nie tak dużo. No, a czy my gramy na Livonii, to jest troszkę inna mapa, polska bardziej, nie? Tam aha. Ale ogólnie gra jest miodzią. Jak się wkręcisz w klimat survivalingu, wiesz, musisz chodzić, łazić, wszystko zbierać, bazy sobie robić i w ogóle. Ja tam oglądałem właśnie ten filmik twój i to było coś o właśnie o tych bambikach. Tak, no tam ogólnie. Tam nikt nie jest friendly, nie w tej grze. Niby wiesz, są niektórzy ludzie friendly, ale 95% to przychodzi, wiesz, nawet Bambi, czy tylko przez łopatę, czy z cukierą, czy z czymkolwiek, żeby to załatwić. Bo on nie ma nic do stracenia, rozumiesz? No tak, to prawda. A ten ktoś to już znalazł, to już pograł parę godzin, już też ma decyzję. Wiesz, no. Idę chyba na Eurotrucka. O! To normalnie. A już jest nowy Poland Rybaldi. Nie wiem, jeszcze miałem. Ja jeszcze też jeszcze miałem, ale już jest. Ja mam zastój, co grać. Czy mafię teraz nic? To jest fajne. Ile masz do końca tej sesji? 15-16 minut. Nie zmieniaj biegu na zakręcie. Taka maź. O, BM-ki pojechały. Power. Jak zaliczył taki różek. Ty, ja trafiłem, no. BM-ka ma z boku rury. Pod drzwiami. Tak, no. Strzela po kogach. Zajebiście to wyglądało teraz, jak Ślimaka tam strzelał. Chciałem was trafić, ale nie trafiłem. A no, miałem tego nie mówić. No. Bujeczka, jedziemy, ciągniemy bujeczkę. Do oporu. Nie wolno skakać. Pamiętajcie o tym. Tu się fajnie zawraca. Teraz zamiast Ferrari kontra Ford, to BMW kontra Ford jest. Thank you.
Daleko jesteście, jak już 20 sekund. Doganie. Dawaj, dawaj. Liwar teraz się wjechał, jedzie. Nie mogę utrzymać tempa. Ale śnieg taki lekki się wydaje jest. To taki jest złoto, bo się grać. Oj, oj, oj. Przejechałem właśnie po swojej maszce. Jeszcze do uszkody wczoraj to mi jeszcze brakuje dużo. Ja mam 19%. Ja mam 58%. Mam trochę skrzywę kierownicę. Ja i to zmieniłem na dwójkę. A ja nie zdjąłem gazu, a... Ja zjechałem do przystanek. Wyłączyłem zegarek, wiesz? Zegarek? Nie, do żony mówiłem. Muszę wyłączyć, ale zaraz się wyjdzie. Ale ładna pogoda się znowu zrobiła. No, ale jaja. Ale to... O.
Woda stoi na tym lodzie, nie? Wygląda jakby był lód. No właśnie. Tak to wygląda. No tak, a rozpoznaję to tak. Lodę. No nie no, też kurwa. Tam to prawo. W ogóle później go jest lepiej z tymi powodem. Ptaki lecą, kurwa, ptaki lecą. Rozpieszmy się, kurwa, na to to. Masakra. No bez jaj. Kurwa, nie musiałem będę mi tak mówić. Nie no, kurwa. Widziałem. Ja go pierdolę. Co jeszcze na GTS-a idziemy? Panowie? Ja już nie, ja skończę to i koniec. Zapomniałem wybrać. Na GTS-a tylko się rozszerzyłeś. Nie no, kurwa, nie. Ja GTS-a dopiero w weekend. Dobra, ułączam. A no my jedziemy jeszcze. Dobrze. Już 4 minuty. Kurde, było tak dobrze. Razem? Nie, już bez przesady. Jutro. Już? Nie, jutro remaining.
Dobra panowie, ja muszę skończyć. Muszę się wycofać. Oko. Ale to co? Widzimy się jutro, nie? Zostały 2 minuty, to już dojedź. Nie, już muszę skończyć. A stałem za długo. 2 minutes to go. To co, jutro się widzimy na tym. Na treningu jeszcze raz. No jasne. Prawdopodobnie. Trzeba by do asetu potrzebować. A kiedy jest wyścig? Dopiero za tydzień. A nie w poniedziałek? W poniedziałek jest GTS. A, GTS. A, to spoko. A w piątek? A w ten piątek jest to? A za tydzień Project Cars. GT3. Nie, dopiero 19 dopiero. No. A, to nawet dobrze, to jest czas potrenować. No, to dobrze. No to nam się zrobiło. Dobra, na razie czekam, będę później pewnie. No jasne, na razie. No na razie. Narka. Odjebałem. Nürburgring-Nordschleife następne, zajebiście. Gdzie, na czym? Na tym GTS-ie. A. Manufaktur. Ale masakra. Nie, to no, kurwa, brak nie rozwala tych ludzi. Bo ta zima mnie rozwaliła, nie? Dobra, skończy się czas, mogę przejechać. A, nie. Aha, bo grane? Czekałem, aż się skończy czas, nie chciało mi się już jechać kolejnego krążenia. Aha. Może ten czarny las się przejadę, albo karierę. Dobra, ja też spadam. Dobra, ja też właśnie. No, to narka, hej, cześć. Trzymaj się, hej.